Dzień dobry Państwu. Dziś w Belwederze odbyło się posiedzenie Rady poświęconej kosztom polityki klimatyczno-energetycznej dla przedsiębiorstw, dla rodzin, dla osób indywidualnych. To bardzo ważny temat związany z tym, co istotne dla Pana Prezydenta, czyli z jednej strony bezpieczeństwo energetyczne państwa, z drugiej strony konkurencyjność polskiej gospodarki, z trzeciej nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo domów Polaków. Szanowni Państwo, te regulacje, które wynikają z polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej powodują i będą powodować wzrost kosztów. Pytanie, w jaki sposób te koszty zostaną zarządzone, w jaki sposób będą złagodzone. Dzisiaj w gronie ekspertów wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Urzędem Regulacji Energetyki, UOKiK-iem, a także ekspertami Rady rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób wyglądają prognozy wzrostu kosztów, jak to będzie wyglądać. Mało się o tym mówi, dużo mówiliśmy o dyrektywie budynkowej, ale mało mówiliśmy o ETS-ie drugim, czyli Europejskim Systemie Handlu Emisjami, który będzie dotykał już od roku 2027 naszych gospodarstw domowych. Nie tylko to będzie dodatkowa opłata ukryta w opłacie za energię, ale też to, co dotyczy środków transportu, czyli to wszystko dzisiaj, co jest poza ETS-em, będzie finansowane, a po roku 2030 wchodzi ETS, będzie połączenie tych dwóch systemów, co dodatkowo zwiększy koszty. Kiedy patrzymy na cenę uprawnień dwutlenku węgla, kiedy jeszcze kilka lat temu było to 6 euro, dzisiaj mówimy o 65 euro jeszcze wczoraj, więc cały czas te ceny mają duży potencjał i tak pokazują prognozy, te ceny emisji za dwutlenku węgla będą wzrastać. Dlatego trzeba podejmować działania, które będą wpływać na regulacje europejskie. Bardzo ważny jest przegląd Zielonego Ładu, który ma ten problem, który leży u jego podstaw, to, że nie dokonano właściwej oceny skutków regulacji, nie wykonano tej analizy, poza analizą wpływu na klimat, w jaki sposób wpłynie to na gospodarstwa domowe, w jaki sposób wpłynie to na konkurencyjność gospodarki Unii Europejskiej. Widzimy dzisiaj, jak to wygląda na wskaźnikach. Jednocześnie należy pamiętać, że szczególnie jeśli chodzi o Polskę, z uwagi na warunki klimatyczne, warunki pogodowe, które mamy w Polsce, czyli kwestie zimy, wydajemy dość dużo środków na kwestie zapewnienia ciepła w domach. To nie tylko ta energia elektryczna, ale także energia cieplna. Jesteśmy, Szanowni Państwo, w przededniu nowej wersji Krajowego Planu Energii i Klimatu, bardzo ważnego dokumentu, który będzie decydował, w jakim tempie będziemy się rozwijać i w jaki sposób będzie także wyglądać zmiana polityki energetycznej państwa, która będzie kolejnym dokumentem strategicznym. W najbliższym czasie ten dokument się pojawi, ale właśnie dzisiaj już rozmawiamy o tym, w jaki sposób włączyć stronę społeczną w te konsultacje, rozmawiamy o tym, co robić, aby te podwyżki cen energii łagodzić, bo to też bardzo ważny element, aby dawać instrumenty nie tylko najuboższym, ale także tym wszystkim, którzy są w tej sytuacji, w której będą musieli mierzyć się z inwestycjami. Z jednej strony to oczywiście przedsiębiorcy, ale z drugiej też te inne podmioty, które funkcjonują na rynku. Słyszymy dużo o upadkach, o bankructwach małych i średnich przedsiębiorców, stąd też dzisiaj obecność rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, tak aby pełni ten cały spektrum tych ryzyk, które pojawiają się, objąć, bo mamy, Szanowni Państwo, też szczególną sytuację związaną z tym, co dzieje się na naszej wschodniej granicy z Okręgiem Królewskim, na Białorusi. To także wpływa na to, co dzieje się w Polsce. Tych innych ryzyk pojawia się dużo, obserwujecie Państwo też te ekstremalne zjawiska pogodowe, więc tym bardziej musimy zrobić wszystko, aby ta transformacja, która jest, była sprawiedliwą transformacją, która nie będzie powodować wzrostu ubóstwa energetycznego, a będzie pozwalać rozwijać się nam w sposób zrównoważony.